teraz na tej sesji poruszyli sprawę parogi, żebyśmy, mając tą podstawę, o której mówiliśmy przed chwileczką, podstawę funkcjonowania czarów i manipulacji, żebyśmy mogli w tej chwili dotknąć rzeczy związanych z tym, co czary i manipulacja robią w życiu ludzi. Chciałbym też, żebyście podczas tego ogłoszenia, kiedy będę teraz mówił, rozpoznawali rzeczy potencjalnie w swoim życiu lub też rzeczy w życiu osób, na których macie wpływ, ponieważ wielu z was jest liderami, pastorami w różnych konfiguracjach usługujecie ludziom. Usługujecie i więc jesteście ludźmi wpływu. Jakkolwiek funkcjonujesz, a jesteś człowiekiem wpływu, to jesteś człowiekiem, który winien być skuteczny w tym, co robisz. Winien być skuteczny. Dlatego, że cokolwiek robimy, powinniśmy to robić najlepiej, jak możemy to robić. I to jest dobre, to jest w porządku. Stojąc na prawdzie, wzrastając prawidłowo, będziemy osiągać sukces wtedy, kiedy będziemy robili rzeczy jak najlepiej. Żeby robić rzeczy jak najlepiej, my przede wszystkim musimy diagnozować drugiego człowieka. Musimy stawiać diagnozę drugiemu człowiekowi. Drugi człowiek musi być przez nas zdiagnozowany. I nigdy nie nauczymy się diagnozować innych ludzi, jeżeli nie będziemy diagnozować siebie samych. W ogóle musimy być mistrzami w diagnozowaniu własnych dusz. Tak? Musimy być mistrzami w wyciąganiu różnego rodzaju belek, w cudzysłowie, z naszych oczu i eliminowaniu diabelskich działań. I potem usługując ludziom, musimy diagnozować prawidłowo u nich rzeczy. I powiemy teraz troszeczkę na temat tego, co się dzieje w wyniku działania, przebywania w atmosferze czarów i manipulacji. Otóż przebywanie w atmosferze czarów i manipulacji, przebywanie jakby w tym systemie wpływu, nie robienie z tym systemem niczego skutecznego doprowadza do tego, że powstają warownie. Warownia jest to miejsce, zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jest to miejsce, które zostało już wybudowane w wyniku wpływu demonicznego. Czyli demoniczny wpływ jest natury demonicznej, natomiast to coś zbudowało już coś. Pamiętajcie, w duchowej rzeczywistości istnieje funkcjonowanie życia i śmierci. I tak jak buduje życie, tak buduje też śmierć. Na czym polega budowanie życia? Życie rozmnaża się według swojego rodzaju i śmierć rozmnaża się według swojego rodzaju. Czyli życie buduje życie. Przebywając w atmosferze życia, buduje się w tobie życie. To jest bardzo proste. Przebywając w atmosferze śmierci, buduje się w tobie śmierć. Teraz na czym polega to budowanie? To nie jest coś takiego, że to jakaś enigmatyczna siła się w tobie rozwija, tylko że powstają zasoby pewne. Albo zasoby życia, albo zasoby śmierci. I te zasoby, one się mieszczą w jakichś bryłach. I te bryły to są warownie. Warownie to są bryły, w których mieszczą się zasoby śmierci. To już nie są jakieś pojedyncze dotknięcia demoniczne, ale to są całe schematy. Całe schematy. Całe schematy. Wiecie, co im jest bardziej ekskluzywny samochód, tym mniej części poszczególnych dni się wymienia, tylko całe moduły się wymienia. Kiedyś czytałem o Rolls-Royce sobie, ja się dowiedziałem, że w Rolls-Royce to nie jest takie proste, żeby wymienić jakiś element. Że cały moduł się wymienia. To wiesz, moduł cały tam blok czegoś. Tak, bo to jest już takie bogate, takie wielkie, takie silne, tak? Znaczy tam już nie ma, że moduł się, że wymienię sobie coś tam. Nie, jeżeli stać się na Rolls-Royce, to stać się na to, żeby wymienić cały moduł sobie. Więc warownie to są demoniczne, to jest coś, to są budowle śmierci, coś, co powstało w ludziach i to coś jest w nich silne, stałe, rozumiecie? I wywierające już wpływ. To wpływ wywiera już. Czyli to żyje swoim życiem jakby, krótko powiedziawszy, żyje życiem śmierci. Śmierć się uwalnia z tego miejsca. Są takie obszary w naszym życiu, w życiu naszych umysłów, emocji, z których jest uwalniana śmierć. I są takie obszary w życiu innych ludzi. Ja na przykład widzę ludzi, widzę warownię u nich.
Jak ja na przykład do człowieka mówię coś raz, drugi, piąty, dziesiąty, piętnasty, rozumiesz, spotykam go po roku, a on dalej jest w tym samym toku myślenia, ja mówię warownia. Warownia, warownia jak nic. Czyli on ma jakiś silny, demoniczny budynek i w tym budynku, ten budynek jest już zagospodarowany, zamieszkały, rozumiesz? Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy zostali sobie na pierwszej księdze Samuela troszeczkę. Ja myślę, że sobie w ogóle chyba na tym zostaniemy. Na 17 rozdziale, tak, zostaniemy sobie tylko na 17 rozdziale. I zrobimy z tego, ile będziemy mogli. Ja bym chciał Wam to dać całe, może mi się to uda zrobić, jeżeli będziemy pilni w przyjmowaniu, to się uda zrobić. 17 rozdział nas interesuje, pierwszej księgi Samuela, od 4 do 54 wersetu, to jest 50 wersetów, które mówią nam o tym, czym jest warownia, w jaki sposób powstaje i w jaki sposób tę warownię trzeba niszczyć. Czyli pamiętajcie, Bóg nie tylko daje nam obraz problemu, ale Bóg nam daje narzędzia do rozwiązania. Na tym polega specyfika prawdy, że prawda nigdy nie jest jednostronna, że pokaże Ci jakiś problem jeden. To nie jest kompletne. Kompletne działanie Boże. My się nazywamy Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii na przykład. Dlaczego my się tak nazwaliśmy? Nazwaliśmy się dlatego, że chcemy jakby też zaproklamować tą nazwą, że chcemy kompleksowo działać, kompleksowo. To nie jest działanie, wiecie, wspólnoty, ta wspólnota tutaj w Warszawie i te wspólnoty, którym pomagamy funkcjonować, one nie mają profili pewnych. To nie ma, że ten jest kościół bardziej ewangelizacyjny, ten bardziej proroczy, bo to jest nieprawda. Bardzo ważne, jeszcze raz mówię, zachęcam, ja byłem wczoraj bardzo poruszony przez Bożego Ducha tym, co mówił Wojtek, zachęcam do posłuchania tych rzeczy, ponieważ kościół musi być kompletny. Kompletny kościół to dopiero jest w ogóle kościół. Wiecie, o co chodzi? To jest kościół musi być kompletny. Kocham na przykład słuchać brata Giolermo Maldonato, kiedy on na przykład mówi, jeżeli kościół, w kościele nie manifestują się znaki Jezusa, to ja podważam to, że to jest kościół. On mówi, to nie jest kościół żaden. Mówi, co to jest? Mówi. Z śmiechu warta rzecz. Mówi, jak nie ma nadprzyrodzoności w kościele, to nie jest kościół. To jest jakaś grupa ludzi, która coś tam sobie kręci lody swoje, ale nie nas. Rozumiesz, ja nie mówię, że oni są nawróceni, oni są pewnie nawróceni, pewnie są zorganizowani w jakąś tam grupę i pewnie sobie jakieś takie prospołeczne rzeczy tam kręcą, tak? A to nie Kościół jeszcze. Tak. To jest grupa ludzi. Kościół, definicja Kościoła to są ludzie wywołani z ciemności, tak? I poruszający się w światłości. Jakbyś w ogóle głęboko chciał sobie popatrzeć kiedyś takie rzeczy. Słowa mają sens, pamiętaj. I często jedno słowo, ono niesie ze sobą bardzo duży ciężar gatunkowy. Tak? A czasami mnóstwo słów nic nie niesie. Tak? Tak zwana próżna i pospolita mowa. Ale Kościół musi być kompletnym Kościołem. Tak? Pełną Ewangelię musimy dawać. Pełną Ewangelię. Musimy żyć pełną Ewangelią i podawać pełną Ewangelię. I teraz przyjrzyjmy się teraz troszeczkę temu, co tutaj jest. Ja nie będę teraz czytał całego fragmentu. Chciałbym, żebyście go mieli może przed sobą, jeśli chcecie. I poza tym czytaliście go wielokrotnie. Ja będę przeczytał od 4 do 7 najpierw. Od 4 do 7 mamy opis warowni. Wtedy wystąpił z szeregu filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat. O wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 cykli kruszcu. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 cykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Patrz, warownia obejmuje zakres działania takich elementów jak myśli, uczucia i działania. A jej zadaniem jest obrona tych dziedzin przed wpływem Bożego Ducha. Posłuchaj mnie.
warownia obejmuje zakres działania trzech płaszczyzn: myśli, uczuć i działań. A jej zadanie jest obrona. Posłuchaj, co, jakie zadanie ma warownia. Zadanie warowni jest obrona tych dziedzin, czyli dziedzin umysłu, emocji i działań, przed wpływem Bożego Ducha. Celem warowni jest obrona. Celem warowni nie jest atak. Rozumiesz? Warownie demoniczne, czyli wynik działań demonicznych, czarów i manipulacji, czyli całego systemu kłamstwa, prawda? W którym zawiera się wszystko, łącznie z grzechami przeróżnego rodzaju i tak dalej, ma na celu obronę określonych płaszczyzn. Czyli diabeł buduje warownię w człowieku, w jego duszy, aby dany teren był broniony przed Bożym Duchem. Zaczynamy wchodzić na bardzo mocny teren, przyjaciele. Czyli to jest coś, co nie atakuje, tylko broni. Goliat, ubiór Goliata. Broń Goliata. Wszystko to, co tam było, ma znaczenie symboliczne. Musisz czytać Stary Testament w Duchu Świętym. Rozumiesz? W Duchu Świętym. Przez pryzmat Nowego Przymierza. Ale to wiecie ze szkół wiary. Czytamy Stary Testament przez pryzmat Nowego Przymierza. Widzimy, że przed nim, zobaczcie, przed nim kroczy giermek, który niesie tarczę. On ma za zadanie, tarcza jest ogromna, niesie ją jeden człowiek. Rozumiesz? Tarcza była na tyle ciężka, posłuchaj, że Goliat nie chciał się męczyć jej noszeniem. Ona była bardzo duża i bardzo ciężka. Goliat był pierwszym ruchem obronnym Filistyńczyków. Czemu Filistyńczycy występowali przeciwko Izraelowi? Ze strachu. Filistyńczycy, posłuchajcie, mogli sobie atakować inne narody. Zrozumcie, w tamtych czasach było pełno różnych narodów. Izraelici wcale nie byli jakimś specjalnie licznym narodem. Rozumiesz? To wcale nie było tak. Było wiele różnych narodów. Czemu Filistyńczycy atakują Izrael? Powiem wam dlaczego. Bo się boją Izraela. Ponieważ Izrael jest inwazyjny. Czemu Izrael jest inwazyjny? Ponieważ Izrael jest wyznawcą Boga żywego. I ta sytuacja powoduje lęk wśród Filistyńczyków. To są ludzie zdemonizowani, którzy czczą różnego rodzaju bóstwa. I te bóstwa wywierają wpływ na ich psychiki. Oni się boją Boga Izraela, a więc oni atakują Izrael. Ponieważ najlepszą bronią jest atak. Rozumiesz? Czemu? Tutaj wracamy jeszcze raz do tematu. Czemu masz problemy z diabłem? Ponieważ diabeł się ciebie boi. On ze strachu atakuje twoje życie, a nie dlatego, że ty jesteś celem dla niego. Więc to by było najlepsze dla diabła, gdyby cię w ogóle nie było. Gdybyś się w ogóle nie pojawił. Gdybyś sobie był gdzieś tam w świecie i rozumiesz i tyle. Rozumiesz? Po prostu. Ty się pojawiłeś jednak. Pojawiłeś się w swojej miejscowości, pojawiłeś się w swojej pracy, w swoim regionie. Tak? I diabeł zaczął się bać, ponieważ ty zacząłeś przynosić życie, które zaczęło wypierać śmierć. Stałeś się niebezpieczną osobą. I diabeł wcale nie chce zatrzymać swoich działań, bo ma ideały. Diabeł nie ma ideałów. To bydle. To bydle zwykłe. Bydle to nie ma żadnych ideałów. My często diabła postrzegamy jako rycerza chyba. On tutaj swoje królestwo szerzy. Diabeł nic nie szerzy. Diabeł chce utrzymać, co ma i koniec. Chce dalej kręcić swoje lody, a ty mu przeszkadzasz. Rozumiesz? On się boi tego, bo ty jesteś niebezpieczny dla niego. Dlatego on zrobi wszystko, abyś nie był skuteczny. Widzimy, że przed Goliatem idzie giermek niosący tarczę. Widzimy straszną broń Goliata, widzimy ubranie Goliata. To są wszystko zakresy wpływu. Goliat jest tutaj synonimem warowni. To warownia. To coś, co wyszło przed szeregi filistyńskie, to jest warownia. I zobaczcie, co oni jaki jest tekst rzucony. Wyjdźcie do walki z Goliatem. Diabeł buduje warownię, aby ją potem wystawiać do walki. Rozumiesz, po co są warownie? One mają strzec terenu.
Jeżeli już diabłu uda się wejść na jakąś przestrzeń życia chrześcijanina, on buduje tam warownię, żeby tam się nie mógł dostać Święty Duch. Izrael jest synonimem Świętego Ducha. Rozumiesz? Święty Duch. Oni się, rozumiesz? O, Filistyńczycy boją się Izraela. Boją się. Czytamy sobie dalej. Od 8 do 11 przeczytamy. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa: po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. A jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyli. Rzekł jeszcze Filistyńczyk: ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając: stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. Przeczytamy 16. Ale Filistyńczyków występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. I czytamy 24 teraz. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się go bardzo bali. Zobacz, warownia. Główny cel działań warowni to emitować systematyczne, jakie? Systematyczne, rozumiesz? I silne dawki strachu w opresjonowaną dziedzinę tak, aby ta dziedzina na tyle osłabła, by nie mogła poddać się Bożemu Duchowi. Posłuchaj. Główny cel działań warowni to emitować systematycznie i silnie. Czyli warownia działa systematycznie i silnie. To jest fabryka, to jest biznes. Rozumiesz? To jest cały czas funkcjonująca rzecz. Rozumiesz? Emitująca jakąś formę energii. Rozumiesz? Jakiej energii? Dawki strachu. Strach. 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 Zmorą Kościoła jest strach. Zmorą Kościoła jest lęk i fobia wszelkiego rodzaju. To zmora. Eliminując strach z Kościoła, zdobywamy ten kraj wrog. Wrog! Ten kraj z tymi ludźmi, którzy teraz są. Słuchajcie, z tymi ludźmi, z którymi mam kontakt duchowy, wrog bym zdobył ten kraj, gdyby ludzie w Kościele przestali się bać. Rozumiesz? Po prostu. W ogóle się przestali bać. W ogóle się przestali bać. W ogóle. W ogóle. A więc warownia systematycznie i silnie dawkuje strach do danej dziedziny życia. Na przykład warownia na finansach. Warownia na finansach. Systematycznie i silnie dawkuje strach w dziedzinie finansów. Każdego ranka i każdego wieczora. Na dzień dobry i na do widzenia. Wstajesz ze strachem i kładziesz się spać ze strachem o finanse twoje. Masz warownię na płaszczyźnie funkcjonowania finansów. Po prostu. To jest bardzo proste. Musisz zobaczyć, jak to działa. Po prostu. To tak funkcjonuje od wieków. W każdej dziedzinie. Również w dziedzinie zdrowia, również w dziedzinie relacji międzyludzkich, w jakiejkolwiek dziedzinie. Działa to na twojej wyobraźni, działa to na twoich wspomnieniach, rozumiesz? Są warownie ustawione na przestrzeni wspomnień, na przestrzeni wyobraźni, na przestrzeni fantazji. Rozumiesz? Są warownie poustawiane. Czary i manipulacja wpłynęły na tą dziedzinę życia, rozumiesz? Ponieważ na to pozwoliłeś. Ale potem powstała tam warownia, która już rządzi tobą. Ty możesz sobie rządzić w innych dziedzinach. Ja znam ludzi, którzy świetnie ewangelizują. Głoszą Chrystusa. Uzdrawiają chorych. Wypędzają demony. Ale dotknij tylko jakiejś dziedziny jego życia. Powiedz mu coś na temat, w którym leży. Rozumiesz? Od razu jest krok w tył. Nie rusz mnie.
nie dotykaj mnie w to miejsce. Ja mówię, czemu nie dotykaj cię? To jest taki dla mnie trudny temat. Ja mówię, czemu to jest dla ciebie trudny temat? Czemu? Dlaczego? Powiem ci dlaczego, bo masz tam warunki. Jesteś straszony. Jesteś straszony. Bracie ewangelisto, siostra, siostro proroku, jesteś straszony. Rozumiesz? Jeżeli nie wyeliminujesz tej warowni, Sara, jeżeli nie wyeliminujesz tej warowni, to to coś wyeliminuje ciebie z szeregów izraelskich. Pójdziesz sobie do nieba jako inwalida duszewny, nie osiągnąwszy wypełnienia Bożego powołania na ziemi. Rozumiesz mnie? Po prostu. Dlaczego? Ponieważ wystraszyłeś się w tej dziedzinie. Wystraszyłeś się. Posłuchaj, nie ma opcji takiej, aby wypełnić powołanie Boże do naszego życia, posiadając warownię w jakichś dziedzinach. A wiesz dlaczego? Ponieważ powołanie do naszego życia jest globalne. Powołanie do naszego życia to nie jest wykonanie jakiegoś działania. Ktoś mówi, ja zostałem powołany na pastora. Ja mówię, nie zostałeś, bo nikogo na pastora nie powołuje. Nie ma takich rzeczy. Takiego czegoś nie ma. Powołanie na pastora. Nie ma takiego czegoś. Skutkiem ubocznym powołania, które masz, tak, jest to, że sprawujesz jakiś tam urząd pasterski. To jest skutek uboczny. Wiecie na przykład, czego skutkiem ubocznym jest sprawowanie urzędu pasterskiego? To jest skutek uboczny kochania ludzi do tego stopnia, że zaczyna się o nich dbać bardziej niż o własny tyłek. I raptem taki człowiek zaczyna być pasterzem innych. Rozumiesz? Łazi za nimi, szuka ich, wiesz o co chodzi? Chce im pomagać, tyłki im podciera, po główkach głaszcze. Wiesz o co chodzi? Pasterz. Pasterz. Czemu się, czemu ma urząd pasterski? O, to jest pasterz. Tylko że go ludzi kochał po prostu. I za tą miłością wziął i poszedł, tak? Ten, który przebywał w Bożej obecności i był przepełniany Bożą obecnością, bo otwierał się na Bożego Ducha, tak? Zaczął mieć wizję. Prorocze sny. Tak. Zaczęły się przez niego manifestować dary, słowo wiedzy, słowo mądrości, dar rozróżnienia duchów. Mówią, prorok. Pan powołał go na proroka. Nie. Po prostu. Oszalał na punkcie przebywania z Bogiem, tak? I skutkiem ubocznym jest to, że obsadzono go na urzędzie. Na urzędzie go obsadzono. Na urzędzie! O, apostoł! Powołanie moim bez bycia apostołem. Nie ma powołania apostoła. Po prostu człowiek zaczął płakać za tym światem. Rozumiesz? W wyniku przebywania z Bogiem i z Jego prawdą zażądał, rozumiesz, od duszy swojej uległości w dziedzinie, proszę Ciebie, zbawienia świata. Zaczął biec na ten świat. Zaczął kochać wszystko wokół. Zaczął ustawiać rzeczy, organizować, zbierać do kupy, zamykać jak kciuk te wszystkie palce. Tak. Panie, co to z czym się wiążą powołania? Z wypełnieniem określonego formatu szczęścia do życia. Takie masz powołanie. Masz różne poziomy. Tylu nas tutaj siedzi, mamy różne kierunki szczęścia. Bóg to jest dobry ojciec. Rozumiesz? I chce, żeby był szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym człowiekiem. Prawdziwie szczęśliwym. Nie po ludzku, tylko po niebiańsku. Okej? I takie jest powołanie Twoje. A przy tym wszystkim są różne rzeczy. Nie ograniczaj się, nie bądź ograniczony. Nie bądź ograniczony. Ale warownia ma za zadanie doprowadzić do zastoju. Jeżeli w jakiejś dziedzinie jest zastój, przepraszam bardzo, możesz być super ewangelistą, tak? Ale będziesz, ale jeżeli nie rozprawisz się z samotnością, tak? To będziesz samotnym ewangelistą. I będziesz codziennie mi opowiadał o tym, jak ty jesteś szczęśliwy. Zapytam się ciebie, jak się trzymasz? O, przyprowadziłem tutaj już za 5 osób. Ja mówię, ale... Sorry. Ja bym zapytał piekarza z zawodu, jak się trzymasz? On powiedział, właśnie upiekłem chleb pełnożernisty. Będę jakiś nienormalny.
Ja się pytam, jak się trzymasz, a ty mi o chlebie, ja ci o niebie, ty mi o chlebie. Ja ci o szczęściu wiecznym, a ty mnie prosi, co ja zrobiłem. Jeszcze na przykład w ogóle ludziom nie wie, co ja zrobiłem. Wiesz, o co chodzi? Ja w ogóle nie opowiadam ludziom, co ja zrobiłem. Ty, ja zapominam, co ja zrobiłem. Wiesz, jaki jest świetny pomysł? Dam ci świetny pomysł na szczęście. Zapominaj, co zrobiłem. Złego i dobrego, mistrzostwo świata, i żyj sobie pro ciebie, jak wiesz, jak dzikna zakręci się każdego dnia. Tak se pójdę się, wiesz. Zobacz, jak będziesz wolnym człowiekiem. Spróbuj, zastosuj tą metodę. Przestań opowiadać ludziom, co ty zrobiłeś. Przestań, po co ty to robisz? Czy to świadczy o tym, pro ciebie, że masz warownię na miejscu, pro ciebie poczucia własnej wartości? To warownia jest. Goliat tam stoi i mówi, powiedz, co zrobiłeś. Kurczę, ludzie! Warownia ma za zadanie systematycznie i silnie oddziaływać lękiem na określoną dziedzinę życia tak, aby tam nie mógł zadziałać Boży Duch. Ponieważ lęk wyklucza działanie Boga. Posłuchaj. Lęk wyklucza działanie Boga, ponieważ działanie Boga jest ściśle związane z naszą wiarą. Sprawiedliwy mój, jak będzie żył? Z wiary. Czyli sprawiedliwy mój będzie żył z pewności, tak? Będzie żył z pewności tego, czego nie widzi, na podstawie tego, jak nie zna. On będzie żył z tej pewności. Mimo, że nie widzę, ale wiem, jaki jest Ojciec, co dla mnie zrobił i tak właśnie jest. Amen. I tak siedzi. I obsiadł. To jest człowiek wierzący. Rozumiesz? Ale człowiek niewierzący, tylko teoretyzujący, to jest w ramach miesięcy Chrystus, to jest moje uzdrowienie. Halleluja, Jezus jest Panem, halleluja, Jezus, halleluja. Nie daj mi będzie chlasnę w mordę, uspokoisz się. Uspokoisz się? Co robisz? Modlę się! Czym mówię? A powiem inaczej, skąd się modlisz? Z ducha. Nie, nie modlisz się z ducha. Modlisz się z warowni. Modlitwą lęku. W tej chwili pozwalasz kolejnym siłom demonicznym wpływać na ciebie i budujesz przez to kolejną fortecę. Rozumiesz? Budujesz. Albo kopiesz kolejny rów. Blokujesz się przed Duchem Świętym. Blokujesz się. Nie blokuj się. Zobacz. 25 werset. A wszyscy wojownicy Izraela, przepraszam. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby żyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolny od danin w Izraelu. Co zyskasz, jeśli prowadzisz warownię? Posłuchaj. Po pierwsze bogactwo, po drugie szczęście małżeńskie, a także rodzinne, po trzecie wolność od ciężaru. Jest zachęta? Co dostaniesz, jeśli powalisz warownię? Primo, bogactwo, następnie szczęście małżeńskie i rodzinne, wolność od ciężaru. Wow. A jeśli nie powalisz warownię, to będziesz miał anty te rzeczy. To będziesz miał anty. Werset 26. I odezwał się Dawid do wojowników, kocha człowieka, którzy stali przy nim. Co to się stanie z tym mężem, który położy trupem tego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że leży szeregi Boga żywego? Tak. Co jest? Dawid lekceważy Goliata. Zobaczcie, co robi przede wszystkim wojownik Boży. Najpierw co robi? Pierwszy ruch w uderzeniu na warownię. Jaki jest pierwszy ruch uderzenia w warownię? Co robimy? Lekceważymy warownię. Ludzie mi mówią, czemu ty ubliżasz diabłowi? Ja mówię, mówię mu po imieniu. Wiesz, o co chodzi? Po imieniu. W ogóle imię
jest wynikiem tego tak naprawdę imię. To jest wynik tego, jak kto żyje. Ktoś może mieć jakieś imię, ale to kwestia tego, jak on żyje, będzie definiowała to, jaki ślad po nim zostanie. Na przykład ktoś ma na imię zwycięzca, ale przez całe życie żyje w porażce. Rozumiesz? I wiesz, jak go zapamiętają jego ziomkowie? Jako człowieka porażki. Nie będą mówili, on miał na imię zwycięzca, tylko będą mówili, o, to ten pętak wiecznie dostawał w plecy, tak? Przecież diabeł jest nazywany przeze mnie po imieniu. Tak jak on robi, okay, tak jak się prezentuje, tak go nazywam. Dawid rozumiał tą duchową zasadę. Pierwsze, co zrobił, to zlekceważył go. Oni wszyscy trzęśli portami. Diabeł chce, żebyś bał się swojej warowni. Pamiętaj, warownia wysyła systematyczne i silne impulsy lęku na dziedzinę opresjonowaną. A więc zadaniem diabła, który działa w ten sposób, jest to, abyś uznał, że ten lęk jest dla ciebie. Krótko powiedziawszy, żebyś się zaczął bać. Co to znaczy bać się? To znaczy liczyć się z kimś. Posłuchaj, czy ty wiesz, że jeśli się kogoś boisz lub czegoś boisz, to się z tym liczysz? Krótko powiedziawszy, nadajesz temu czemuś lub komuś rangę. O, wielki Goliat, wszyscy mówili Izraelici. A Dawid mówił, to Filistyńczyk. To to jest, to nieobrzezaniec. Wiesz, że nieobrzezany. W naszym wypadku my tego nie rozumiemy, że to jest nieobrzezaniec. Nieobrzezaniec dla nas nic nie znaczy. Ale to dokładnie samo znaczy, to rura, motłoch, bydle. Wiesz, o co chodzi? Coś, co jest na śmietniku. Poza Izraelem był śmietnik. Śmietnik. Wiesz, o co chodzi? Śmietnik. Śmietnik. Był Izrael, a oni myśleli w ten sposób. My jesteśmy Izraelem, a tamto to są śmietnik. To jest śmietnik. To się nie liczy tam to wszystko. Śmiecie. A więc co robi Dawid? Ubliża mu na dzień dobry. Jedzie z nim, proszę ciebie, równo na dzień dobry. Czemu on to robi? Bo on lekceważy to. Warownie lekceważymy. Lekceważąc, ma to się mieć lekceważący stosunek do wielkości problemu. Rozumiesz? Musisz mieć lekceważący stosunek do wielkości problemu. Im większy problem, tym większe lekceważenie musi z twojej strony być. Twoje lekceważenie musi być objawione w twoich słowach, w twoich postawach i w twoich czynach. Nie możesz się zafiksowywać, rozumiesz, na wielkości problemu. Nie możesz opowiadać o swoim problemie. Nie możesz przeżywać swojego problemu. Nie możesz myśleć o swoim problemie. Nie możesz tego robić. Chyba, że chcesz. Chyba, że chcesz być budowniczym warowni. Chyba, że chcesz ręka w rękę z demonami budować, rozumiesz? Opresyjne miejsce w twojej duszy. Proszę bardzo, jesteś wolny do tego. Bóg ci dał wolność. Ja nie chcę sobie. Ja podjąłem decyzję w swoim życiu, że będę lekceważył moje problemy. Ja podchodzę do nich lekko. Lekceważyć oznacza uznać, że waga danej rzeczy jest lekka. To jest coś lekkiego. Coś lekkiego, coś słabego. Nie mówimy o rzeczach słabych, nie mówimy o rzeczach lekkich, mówimy o rzeczach ważnych, mówimy o rzeczach wielkich, tak? Nikt nie mówi o rzeczach słabych, co to kogo interesuje? Czasami ktoś do mnie mówi jakąś rzecz. Tak sobie patrzę z grzeszności, po prostu mówię, okej. No tak naprawdę to nie ważne w ogóle, nic, to nic nie znaczy, nic. To nie ma zapachu znaczenia nam. Wiecie, kiedy ktoś patrzy na to z boku, to mówi, ty w ogóle jakiś nienormalny jesteś. To jest takie, dlaczego ty nie bierzesz poważnie tej rzeczy? Ja mówię, ja chciałbym, żebym wziął poważnie z tobą. Ludzie przychodzą i mówią, a co myślisz o tym? Nic nie myślę. Polewam to. Mam wywalone na to. Wisi mi to. Wiesz, o co chodzi? Po prostu. Uznaję coś za lekkie. Po drugie, Dawid nie tylko lekceważy go w swoim sercu, ale mówi o tym innym. Uwolnienie słów lekceważenia problemu powoduje wypływ wiary i umocnienia się. Jeżeli zaczniesz uwalniać słowa lekceważące wobec danego problemu, to spowoduje,
że zacznie się uwalniać wiara z Twojego ducha. Rozumiesz? Wiara z Twojego ducha. Wiecie, ja mieszkam w bardzo małej miejscowości. Nasza miejscowość ma 8 tysięcy ludzi. I od kiedy pamiętam, w tym mieście byli takie cwaniaszki, takie kozaczki. I wiesz, jak jest duże miasto, to duże miasto tam się nie wie za dużo. Jak tam się gangsterzy, to tam się czyta o nich w gazetach albo słyszy w telewizji. Ale w naszej miejscowości tych ludzi widywałeś na ulicach. I oni tam chodzili, się pujali i wszyscy wiedzieli, który to jest ten, który to jest tamten. Mówił, o, tamten. Wiesz, to ktoś straszny musi być. Ja w dzieciństwie słyszałem te różne ksywki, że oni są straszni. Jacy oni straszni są, tak? A potem dorosłem, stałem się bandytą, patrzyłem na nich i sobie myślałem, że w ogóle nie są straszni. Ty, wcale nie są straszni. Ale historia o nich była straszna. Historia o nich. Wiesz, na czym buduje diabeł? Na historii o nich. Cały czas ci montuje historie różne. Cały czas ci montuje historie. Cały czas. Kobieta wstaje rano, że ciebie, o, guz. Teraz posłuchaj, jest historia. Babka umarła na raka piersi. Dziadek miał raka. Rozumiesz? Wiesz, co robi kobieta? Nadaje rachę temu. Właśnie uruchomiła sobie nowotwór. Odpaliła sobie kluczyk. Poszedł. Zaczęła wierzyć w historię swoich genów. O, moje geny są Bogiem. O, moje geny są przenoszone. Matka ma te geny, babka ma te geny, prababka geny ma. Co z tego, że ma geny? Banan też ma geny takie jak ty. To znaczy, że cię małpa zeżre? Tak? Wiesz, jaką niewielką ilością genów różnisz się od muchy? Sorry. Popatrz w biologię trochę. Co z tego? To, że Darwin się najarał czegoś i stwierdził, proszę Ciebie, że pochodzimy od małp i innych, to co teraz? To ja mam sobie teraz siedzieć, rozumiesz? Ustanę przed lustrem i mówię, aha, zostanę debilem do końca życia, bo mój pradziadek był orangutany? Diabeł taką historię wyświetla ludziom w ich głowach. Diabeł jest fachowcem od budowania historii. Warownia uwalnia historie różne. Historie. Proszę Cię, to jest wszystko ściema. Musisz nauczyć się lekceważąco o tym myśleć i lekceważąco mówić. Lekceważąco. Rozumiesz? Lekceważąco. Olewczo. W sposób absolutnie luźny. Nie nadając temu rangi. Problemom nie nadajemy rangi. Żadnym problemom nie nadajemy rangi. Nie wytwaniamy, kiedy pojawia się problem. Mam problem! Wiesz, jak ktoś do mnie dzwoni, ja się często rozłączę. Bo chcę o problemie porozmawiać. Potem do mnie mówi, za jakiś czas wiesz, coś nas rozłączyło. Tak, wie bracie, coś nas rozłączyło. Rozumiesz? Coś nas rozłączyło. Impuls prawdy, który przebiegł mi przez swoje mózgowe, nas rozłączył. Taki impuls miałem. Tak będę z chamstwo, ja mówię, ale święte chamstwo. Istnieje coś takiego. Dlaczego? Bo ja uratuję Tymek. Bo on chce mi powiedzieć o swoich problemach. Rozumiesz? A ja wiem, że ja go znam, tego człowieka, i wiem, że on teraz, opowiadając mi o swoich problemach, niczego do tego nie dołoży. Ja już wtedy wiem, że ja muszę się z tym człowiekiem spotkać i najpierw zbagatelizować jego problem. Muszę mu rozbić, rozumiesz, ten system iluzji, zaprzeczeń, który jest w nim. Ten człowiek zaprzecza faktom krzyża. Rozumiesz mnie? System iluzji, zaprzeczeń to jest. Warownia emituje w człowieka system iluzji, zaprzeczeń. Po prostu. Werset 28. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikiem, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Od razu go lekceważył. Pamiętaj, religia cię zlekceważy od razu. Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie.
taka postawa i działanie. Czyli zlekceważenie, teraz posłuchaj. Zlekceważenie warunków spowoduje pierwszy atak diabła na twoją osobę i twoją wiarę. Posłuchaj, już musisz zrozumieć, że stosując pierwszą metodę, czyli zlekceważenie warowni, będziesz miał odpowiedź. Pamiętaj, kiedy ty coś nadasz w duchu, to coś też przyjdzie w duchu. Nadałeś w tej chwili informację, czyli zaatakowałeś w duchu, zaatakowałeś warownię, zaatakowałeś ją lekceważeniem w swoim wnętrzu i w swoim języku. Zaatakowałeś. I teraz jest odsetek.